Pa, z tej strony Az, witam was. Nie chciałem tego nagrywać, ale to dla ciebie, Kuba, kurna. Jak tego nie obejrzysz, to cię człowieku zabije, jest 5:20. Nie wiem, czy było to widać, mam to w dupie, musisz mi uwierzyć na słowo. Czy tym razem będzie lepiej? Nie, a, gro. Gra nie reaguje. Gro. Gro. Reaguje. Tym razem mam pada, może to pomoże. Wcale nie. Lećmy. Ja mam nową postać, bo po prostu ostatnio nagrywałem. Powiem wprost, jestem za cienki na tą grę, więc będzie się podobać ona do oglądania. Zrobiłem sobie panią prorok, bo mogę. Ostatnio grałem typem, ale w tą grę wczuć się mi ciężko, bo po prostu za cienki jestem, że tak powiem. Bo tu jest ziomek, z którym możemy sobie pogadać. Ach, jak miło tu wrócić. Wcale nie. Zdarzało mi się ginąć postacią, która miała 700 któryś tam level, czyli maksymalny dosłownie. Praktycznie niemożliwy do uzyskania. Czy niby możliwy, ale wymagałoby to farmienia. Najgorsze jest to, że gra nawet mi nie powie, pod jakimi przyciskami co tutaj jest, muszę się sam domyślić. Ale jak widać, mniej więcej ogarniam. Sterowanie będzie trochę ciężkie. Dobra, nieważne. Witaj, czym się rozmawia? Igrekiem pewnie. Nie wiem, jak jest z dźwiękiem. Czekajcie, niech on co gada. Mam nadzieję, że jest git. Jak nie, to poprawię w następnym odcinku. Without the strength of runes and without an invitation to the round table hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. W ogóle miałem tu chyba trzecią postać. Luckily for you, however, there is one shining. Idziemy do kościoła na początek. Even the maidenless. Me, Vare. Take care to listen. Are you familiar with grace? The golden light that gives life to you, tarnished. You may also behold its golden rays pointing in a particular direction. Mam czapkę. That is the guidance of grace. The path that a tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you tarnished to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Korzystałem z dialogów, póki mogłem. Nieważne, weźmy to miejsce. Aha, ja je już odkryłem. To nieważne. Butelki. Dodaj ładunek. O, dokładnie. Tak, bo wziąłem sobie złote nasiona na początek. Zarąbiście. Przydzielenie butelek. Tak, wiem, na czym to polega. 4-1. Git. Nie wiem, jak się używa co prawda tej butelki, ale to już inna bajka. Wait. Dobra, mam butelkę na dole. Nie wiem, będę miał nadzieję, że używa się ją przyciskiem w dół albo w górę. Jak nie, to będę ginął. Dobra. Wymijamy kolegę rycerza. Nie pamiętam, jak on się nazywał, pamiętam, jak walczył. Odpowiedź brzmi: za wysokie progi, jak na mnie. Dobra, gdzie jest ten kościół? Tam jest. Robimy speedrun do ko... Oczywiście, że on jest po drodze. Dobra, trzeba go jakoś obiec. Dobra, obiegnę go tędy? Mam nadzieję. Proszę. No nie wiem, spieprzam przed nim, on mnie zaatakuje. W ogóle tu się dało wspinać jakoś? Da się robić przewroty, a skakać się da? Da się skakać, dobra. No grałem w to nie wiem kiedy, jak kupiłem tą grę. Czyli jakoś, no z 2 miesiące temu, 3? Nie wiem, szczerze nie pamiętam. 3 max. Raczej bliżej 3, ale niecałe. Dobra, zbieram to, cokolwiek to jest. Wbijam się do kościoła. Wow, przetrwałem tą podróż bez w ogóle zaalarmowania go. To zaskakujące całkiem. Mamy kolejną łaskę.
Szczerze nie mam pojęcia jak zacząć. Jestem lamusem. Bez cheatów byłem w stanie dojść do pierwszego cheatu i potem stwierdziłem, że już mi się nie chce. W sensie... Panie wiewiórko, ale fajna wiewiórko ten. Nawet nie wiem. Ogon. Ogono, wiewiórko, zając to był. Kamień kowalski, aha, to akurat Warfield. A bardziej mnie wkurza, że wszystko mi pokazuje pod klawiaturę. Nie mogli zrobić tych. Wygląda trochę jak Święty Mikołaj. Strój przynajmniej. Yeah. Kup, co w ogóle można od niego kupić? Ja wiem, a nic, bo jestem za biedny. Ma jakieś mapy, ma pochodnie. Aha, ma... No dobra. Nieważne, bo gówno kupię. A sprzedać co mogę? Też nie za wiele, bo nie za wiele mam. Dobra, zróbmy cokolwiek w tym odcinku. Oczywiście nie było jeszcze walki, nie walczyłem jeszcze z nikim tak właściwie na tym save'ie. Poza tym bossem na początku, który oczywiście rozwalił mnie zanim zdążyłem go uderzyć. Nie wiem, udajmy się tutaj. Dobra, przynajmniej to w tej grze jest bardzo fajne, czyli system tak jakby zaznaczania sobie shitu. Plus jest taki, że posiadam wiedzę, przynajmniej mniej więcej o tym, gdzie są niektóre. O, mamy chyba pierwszego kandydata. Nie walczyłem jeszcze padem, nie wiem nawet jak się pije miksturę. Nie, ta gra będzie tragiczna, nie wiem. No, nie wiem, czy ktoś będzie to oglądał. Ona będzie dodatkiem oczywiście do Wolfensteina. Myślę, że będzie wychodził jeden odcinek na parę dni o 17. Nie wiem, będę to nagrywał tylko jak, nie wiem. Drugi odcinek wyjdzie, jak ten będzie miał 30 wyświetleń. Mam to w dupie, nie chcę tego nagrywać, kur... dobra, miałem iść gdzieś w tamtą stronę. A, kojarzę ten las. Dobra, ja chcę sen na razie możliwie jak najwięcej... O, coś już chce mnie opierdolić. Możliwie jak najwięcej miejsc chcę sobie odblokować. Dobra, tam jest ta brama. I tu jest ten obóz z wrogami. Czyli tu gdzieś jest miejsce łaski przede mną. Ja mam taki plus, że ja bardzo dobrze zapamiętuję mapy. A w tej grze, widzicie, pomimo tego, że gram na cheatach, to grałem w to długo. Z 30 godzin łącznie, może. W sensie cheatowałem sobie po prostu level, a potem wbijałem to wszystko, reszta normalnie, no ale to ta gra polega na tym, żeby tak nie robić. I dlatego nie miałem też experience'a, feelingu z tego, jak to powinno wyglądać. I w ogóle nie żałuję. Bo za słaby jestem, bądźmy szczerzy. Dobra. Potrzebuję zobaczyć, czym się pije miksturę, bo nie chcę zginąć w ciągu pierwszych paru sekund. Czekajcie. Zmień. Zmiana przedmiotu, zmiana. Aha, a użycie? Sprawdź. Użyj przedmiotu pod X-em, dobra. Czyli X-em się pije. Dobra. Idziemy rozwalić tych lamusów przy moście. Pamiętam, że oni byli słabi. Ich się dało w miarę zabić, przynajmniej tych pierwszych. Czym się to biegało pod B. Czy dało jakoś konia zdobyć, ale nie pamiętam jak. To jest on? Pamiętam. Który to jest? To jest któryś krzak, ale ja nie wiem który. A może ten? Kici. Why won't anyone look me in the eye? I'm not that ugly, am I? Czekajcie, jeszcze raz muszę nasłuchać typa. What you going to do that for? Typie, byłeś krzakiem. Oh, yes. Ty, to jest małpolud jakiś. Some Claude turned me into a tree. You were just breaking the spell, weren't you? Thank you. Dopiero 10 minut. Bok. I was pushed out of the cave. Told not to come back. Not ever. Then I ended up as a tree. Lucky you came along, really. No i... Move. What a shame.
When they threw me out of the cave, they took everything I owned. Gadaj, gadaj. Musimy posłuchać wszystkich dialogów. O, może być i grzyb. If you can afford to wait for a while, I could sneak back into the cave and bring back something of actual value. Then I'd be of some real use to you, I reckon. Right. But I'll need a moment. I'm... Dobra, ziomek, luzuj. Chciałem tylko zobaczyć, czy muszę to zaakceptować, czy nie. Dobra. Mamy pierwszego paściarza i to na koniu. On mnie zniszczy jak śmieciał. Był tu typ na koniu? Nie wiem, w sensie ja nie umiem jeszcze walczyć tym. Czary. Ja wiem, jestem obecnie biedakiem, jeżeli... Kurwa. Zajebiście użyłem mikstury. Naprawdę wspaniale. Dobra, muszę ekspić, no. Powiedziałbym, że przykro mi, ale wcale nie. Zwłaszcza, że zmarnowałem ze strony miksturę, bo... Nie wiem, niechcący po prostu... Nawet nie wiem, czy nie kliknąłem szczerze łopatkami na dole tego. Oj, w tej grze nie można takich błędów popełniać. Nie można! A, ale plus jest taki, że przynajmniej wychilluję przy innych grach, jak zacznę w nie grać, bo... O! To szybko poszło. Zajebiście. Dobra, o kurwa, ich jest trzech. Ja, a ja już nie mam pół życia. Kurwa! No i umieram. Dobra, może czas odbiec kawałek. Przynajmniej kawałek. Gorzej, że bieganie też mi zużywa pieprzoną kondycję, no. No, a nie mogę użyć tego gówna, zajebiście. Dobra, pi, kurwa, mała, pi. Dobra, mamy jednego paściarza, który gówno mi tam zdropił. Dobra, nie umiem używać tego cięższego ataku. Plus jest taki, że oni też giną szybko. To na pewno. Dobra, mamy zbroję jakiś... jakieś gówno. Dobra, nieważne. Rozwaliliśmy dwóch pierwszych paściarzy, są trzech. Oj, jest, jest i kolejny. Siema, frajerze. No kiciki. Unikanie. No, domyślam się, że dobrze byłoby unikać niektórych. Ile? Dobra, pytanie brzmi. Ile ja mam tych? Aha, bo ja zmieniłem, dlatego nie mogłem użyć. Dobra, nieważne, nawet nie wnikam. Tu gdzieś jest ta kulka frajerska, bo ją słyszę. Ona mi pomoże... O, jest! Chodź, 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 kulko. Jak ja ją ledwo biję. Dobra, będę miał nadzieję, że ten typ na koniu mnie nie znajdzie, bo bez mikstur ja go nie pokonam. Tych ledwo pokonałem. Weź nie spadaj na dół, co? Nie. Dobra, powiedzcie, że zdropi to tutaj. Dobra, wiem. Aha, zajebiście. Nie wydropił mi tych butelek. Mogę próbować go baitować. Ale niewiele mi to... Aha. Nie, no on mnie rozdupcy ino roz. Nie mam pojęcia. Idę zapisać te dusze, które zdobyłem. Nie wiem, czy mi to coś da. Ale w ogóle... Bogu ducha winne zwierzęta... Też można zabijać. Gdzie w ogóle są dusze? Nie wiem. Mam tylko pasek życia, jak podróżuję tak na YOLO. Dobra, nieważne. Spróbujemy potem zabić ich jeszcze raz. Tych trzech, albo w ogóle ich ominę. Chociaż nie, no bo tego pościerza na mości nie dam rady wyminąć. Nie ucieknę mu bez konia. To chyba jakbym zginął, to bym dostał. W sensie nie wiem kiedy tego konia się dostaje. Ale dobra. Chcę zobaczyć, ile dusz potrzebuję do następnego levela. Serio, będzie się ładować.
A, tak, dobra, zwycięstwo. Mamy filmik. Cześć. W tym miejscu łaski to jesteśmy tak wychillowani, że nawet duchy w kapturze nas nie przejmują. No siema, siema, gadaj, mów, nie będę musiał umierać w tym odcinku. I offer you an accord. Mów. Ty. Ja na boso chodzę, butów jak się potrzebuje. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Yo, dobra. To mi ułatwi życie, że to jest Y. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Zajebiście. Odpoczynek, noc. Odpoczynek. Rozwój. Dobra. Dobra, zajebiście. Your ambitions. The principles you would follow. Posiadane. Zaraz. Potrzebne. Aha, potrzebuję 700 na następny poziom. Witalności. W ogóle umysł, wytrzymałość, inteligencja, wiara. Wiarę mam na 16. Ja będę rozwijał głównie wiarę i zdrowie. Inne rzeczy może też, ale głównie wiarę i zdrowie. Bo build robię pod konkretny miecz. Dobra. W ogóle noc się zrobiła. Ja wiem. Escape. Plus zajebiście. Kurwa, mogliby mi wytłumaczyć, jak na padzie to zrobić. Będę musiał na pałę to klikać. Dobra, nieważne, ekwipunek. Ja. A czyli dodało mi się samo. Dobra. Czy mam ten przedmiot? Pozwoli mi to teraz zmienić? Nie, patrzcie, są tylko dwie butelki. Dobra, trudno. I tak na razie nie będę używał zdolności specjalnych żadnych przedmiotów. Więc mogę sobie dodać tutaj po prostu... Tutaj wziąć ten pierścień? Nie, zaraz. Użyj. Nie wiem, będę musiał to jakoś ogarnąć. Pamiętam, że ostatnio miałem z tym problem. Ale cześć, koniku. Ty, on ma rogi, ale fajnie. Dobra, spróbujmy. Dobra, udam się, nie będę nawet mówić, co będziemy próbować. Po prostu się udam tam dalej. Najpierw zabiję tych paściarzy. Wiecie, fakt wygląda tak, że ja owaliłem tą grę, bo wiedziałem, że musiałbym, żeby cokolwiek sensownego osiągnąć, to musiałbym na tych trzech paściarzach farmić runy przez 100 lat. I potem mógłbym już coś zrobić, jakbym życie uzyskał, ale nie chciałem, w sensie chciałbym dosłownie 100 godzin siedzieć i farmić, bo ja inaczej nie ogarnę, czysty fart będzie większość tych zwycięstw, naprawdę.
O! Chyba was pojebało. Do reszty, kurwa, macie, miałem nie ginąć w pierwszym odcinku. No i chuj z tego był. Nie będzie nieprzeklinania w tej serii. Staram się ograniczyć przekleństwa w innych seriach, ale w tej ja to pierdolę. Zamiast jakiegoś zwykłego, małego, jebanego paściarza na tym moście przybył jakiś tępy chuj, nocna kawaleria, kurwa. Dobry plan. Gro, dojeb mnie, dawno mnie tak nie dojebałaś, o. Zemścić, o, zniknął, ale fajnie. Zemści się za te, czyli dobry plan. Najlepszy jest ten kondukt. Patrzcie, ilu tu jest jebanych strażników. A ja ich po prostu uniknę. Pokonanie ich to byłaby jakaś pierdolona tragedia. Nie mam pojęcia, gdzie jest kolejne miejsce łaski, ale się do nich udam. Najpiękniejsze jest tutaj właśnie to, że mogę ich wszystkich, kurwa, objechać. Jakąś nocną kawalerię. Nie no, pamiętam tego typa, ale nie sądziłem, że zrespi mi się tak z dupy. W ogóle myślałem, że on jest gdzieś... Dalej. Tu są strażnicy, którzy opcjonalnie będą chcieli za mną iść, ale... No nie oszukujmy się, mam to w dupie. Zaraz, kurwa, tu jest ten most. Aha. Aha. Aha, to już wiem, nie przejdę tam jednak, ja pierdolę. Chciałem tam przebiec, ale właśnie mi się przypomniało, co tam jest. Patrzcie, tu jest w ogóle miejsce z boss fightem chyba. Gdzieś w tej okolicy na pewno, tak. Tu jest miejsce z boss fightem. Te w ogóle świecące gówna to są przeciwnicy, których mógłbym pokonać. W sumie mógłbym sobie na nich wbić trochę ruin. Run w sensie, nie ruin. Oni respią. Patrzcie, czekaj. Nie, koniu. Dobra, czym się z ciebie schodzi? Zajebiście, dokładnie to chciałem zrobić, tak. Dobra, nieważne. Dobra. On tak będzie w moją stronę kroczył? Gdzie te runy są na dole? 300, dobra, nie chcę ryzykować jednak. Jednak za mocni są jak na mnie. Dobra, to mi się oznacza na mapie, tak z ciekawości, tak. Problem jest taki, że następne miejsce z runą jest tutaj. I musiałbym przejść przez ten most, a on jest strzeżony przez takich chorych... Jolo! Jolo, zginę w chuj, ale no kto by się tym przejmował? Nie przejdę przez ten most. Nie ma opcji. Ja wiem, jak on wygląda. O kurde, ty, ten koleżka będzie chciał się bić. Cały czas mi się myli bieganie. Za... Daję B. Nieważne. Nie, no nie przejdę przecież tędy. Nie ma tu jakiegoś tego. Jakiegoś miejsca łaski. No chyba nie. Zajebiście, patrzcie to. Tu będzie jeden paściarz na dole. Ale on akurat jest do pokonania. Gorsi są ci z tyłu. Skoki... a, zajebiście. Coś z niego wypadło? Nie wiem. Ja, ale podniosłem. Widzicie, i w taki sposób można ich zabijać, ale to jest czysty fart. Ale patrzcie, co się stanie, jak tutaj podejdę. Tu zostanę zniszczony jak szmata. Czekajcie, tu będzie miejsce łaski gdzieś po lewej stronie. Nie wiem, coś mi się kurwa kojarzy, że było. Nie wiem, jolo. Przebiegnę na lewo, z nadzieją, że mnie nie zobaczą. Nie było tu żadnego miejsca łaski? Nie, no to nieważne. Nie, no musiało być. Mam jakieś takie flashbacki, że gdzieś tu było. A w ogóle patrzcie, jakie fajne ptaszki. Ni chuja, one też mogą mnie atakować. Wiewióry chyba nie. Znaczy mogą pewnie, ale nie chcą akurat. Nie wiem czemu. Dobra, tam jest drzewo. Ty, wiewióry. Sorry, wiewióra, no życie, no. A tak właściwie to nie życie. Coś tam dropisz, więc... Chciałem to mieć. No widzicie, no... Kusi mnie, żeby przejść tam dalej, ale... To totalnie bez sensu jest. Zostanę rozdupiony przez nich. W
całości. Żadnych szans. Mogę w sumie, kurwa, spróbować koniem przejechać. Pewnie zginę, ale przynajmniej spróbuję. I mam 4 mikstury życia. A chuj, jolo. Muszę sobie później tego konia wziąć tak, żeby móc go przyzywać szybciej. Użyj. Patrzcie to. Jolo. O kurwa, nieważne, to... To pogadane. Ja pierdolę, przecież ja... Ja ci ciąg... 40 wyświetleń, kurwa, jak będzie, to będzie... No przecież... No chuj w tam grę, no... Jest 50... 46, kurwa. Mam to w dupie. Nie będę, no... Do kurwy nędzy, przecież ja bym... To nie ma sensu. Ja bym to zrobił, jakby mi kurwa zależało. Ale ja 30 godzin będę z pierwszego miejsca wychodził. Domyślam się, kurwa, że straciłem te wszystkie jebane runy. No i... No i na chuj ja mam tam iść? To nie ma sensu. Czy wy to kurwa widzieliście? Oni mnie zniszczyli jak szmatę. Patrzcie to. Mogę se podejść tu. W ogóle stracę te jebane runy, bo... Tamto miejsce jest nie do zrobienia. O! Patrzcie, jakiś pierdolony fart. No i chuj, umieram. Jebany cfel mnie pochodnią zabije. O. No i zabiłem dwóch. Jakimś fartem, kurwa, 128 run. Run, czy wy to rozumiecie? Trzeci, patrzcie to. I teraz tam jest ta pierdolona balista, która ma mnie na hita. I jak ja niby, kurwa, mam to zrobić? Czekajcie. Czy ja w ogóle mogę to mi życie odnowić, czy kichuj? Tak. Nie. Nie wiem. Nie mam pojęcia, co ja zrobiłem. Leczenie. Aha. I co? I to leczenie? A, uzdrowiło mnie chyba. No to jest jakiś plus. Patrzcie teraz. No kurwa, nie przejdę przez to. Czekajcie. Dobra. Schowam się za tym. Zajebiście. Kur... Aha. No to nieważne. No jak ja... Nie przeraszuję tego. Nikt tego, kurwa. Nie ma... Mogę spróbować się uleczyć. Aha, nie, bo nie mam tego. Wytrzymałości. Zajebiście. Paściarz kusznik pierdolony. Przecież mogę próbować biec, ale... O kurwa, biegnę. Pierdolę, biegnę do miejsca łaski. Mam w nich wszystkich totalnie wyjebane. Tu jest miejsce łaski. Dajcie mi to podnieść, kurwa. Patrzcie to, uda się! Udało się, kurwa! Zwycięstwo, podnieś to! Moj kurwa! I pan Paweł! Zwycięstwo? Ja pierdolę. Musiałem zabić tylko tamtych paściarzy. A kucam tu, kurwa. Będę na nich farmił. Ty. Dobry pomysł. Jakby mi się nie udawało, to będę się wycofywał. Ta gra to jest jebane farmienie tych dusz. No przysięgam. Nie wiem, no przecież to jest kurwa bez sensu, patrzcie. Ja teraz podejdę tutaj. Mógłbym iść dalej oczywiście i tak biegać dookoła, ale nic nie uzyskam w ten sposób i w końcu pojawi się boss, którego po prostu trzeba rozpierdolić. Dobra, mniej przeklinania. Ale ten odcinek w ogóle będę zaskończył, bo on nie może być za długi. No i w ogóle wiecie... Ty. Klucz. A jakbym taki jebnął mu? W ogóle temu typowi na górze na początku bym jebnął, ale nie. Jakbym jemu taki jebnął. Nie wiem, czy ten u góry mnie nie zobaczy. Jolo.
O kurwa, ten paściarz z tarczą jest pojebany. Ja nie wiem, czy go pokonam. Ile dostałem? Dostałem 100 dusz i widzicie, i mógłbym tak biegać i zabijać go, a spróbujemy zawalczyć z tym frajerem. Zaryzykuję, zawalczę z nim tutaj. O, nie wiem, tutaj. Bo jak mnie zabije, to będę mógł sobie podnieść te dusze. No chodź, kurwa. Chodź na solo. No dawaj, no, no zarycz. No chodź, frajerze jebany. Nie, mam jak... A, ta gra nie ma pauzy, zapomniałem. Pobiorę sobie modę na to, żeby się kurwa pauzowała. Drugi idzie, no zjebało was chyba do reszty. Dwóch to już przesada, jak ten ten, co wyszedł z tyłu, ma tarczę. Nie umiem mówić w tej grze, ona mnie... W żadnej nie umiem, ale tam mnie... irytuje do kwadratu. Ty patrzcie, ale mam pattern na szmatę. No chodź. Dobra, nie mam patternu na szmatę. Czy mam, ale taki średnio... skuteczny. Kurwa. Dobra, chodź, chodź, frajerze. Kurwa, jeszcze raz muszę go... No, wiedziałem, że zaszarżuję. No, oczekiwałem. No. No, kurwa! Auto aima jakiegoś byście mi dali. O, dziękuję. Ile? 312 i pan Paweł, dobra. Widzicie? I tak muszę teraz zdobyć tylko 700. Co zrobimy pewnie w następnym odcinku, bo nie wiem. Spróbuję wybić resztę tych frajerów. Ale to mi w sumie przecież nic nie da. Był tu gdzieś ten paściarz od kuszy. Chodź, frajerze, chodź. Jestem tutaj. O, usłyszy mnie? Usłyszy. Chodź. No szmato. Zasrana. Przywitam cię, kurwo, ogniem i mieczem. Dobra, uczę się patternów powoli. Mogę na bok tak jakby bić. Dobra. Jak się tam wchodzi? No nie pierdolcie, że nie wejdę do tej kuszy. Oczywiście, że nie wejdę. Nie dla psa, dla pana. Ile ja mam zdrowia? Mało, kurwa. Ta butelka odnawia duże, bo jak nie mam za bardzo tego zdrowia, więc nic dziwnego. Dobra, co tutaj leży? Kamień kowalski i zajebiście. Chodź, paściarzu. Dziękuję. To chyba nie tym się robiło cichy atak, ale to bez znaczenia, bo ta szmata nie żyje. Haha, zdech. Magiczny motyl, czy tam jakiś czerwony, czy kichuj. Dobra, ale kończymy ten film, bo... Albo nie, idę zabić jeszcze tych dwóch, mam to w dupie. Plus jest taki, że nie będę musiał w to grać, jak nie będzie 40... Nie no. Dobra, niech będzie 20. 20 na początek. I 5 łapek w górę. O kurwa! A, patrzcie jaki refleks! Refleks, szmato! Orientuj się, kurwa! No ja pierdolę, uderzył mnie. Ale za niewiele. Dobra, czy ten paściarz jebany ma tarczę jeden z drugim? Mają, ale takie niepełne. Nie no, ale potrzebuję miejsca do dżukowania. O kurwa, do widzenia. Spierdalamy. W ogóle oni nie mogą mnie tu zabić, bo nie. I chuj, odnawiam sobie życie, mam to w dupie. O, tu już mogę zginąć, chociaż no wiadomo, wolałbym nie. No kurwa! Dobra, jaki piękny turlajek ten, przewrót kurwa. Dziękuję, zdech jeden z drugim, ale ja... To łatwiej się w to gra na padzie, odkryłem już to, bo nie umiem jeszcze grać, nie czuję tego pada, pomimo tego coś tam już ugrałem. A na klawiaturze i myszce to była taka pierdolona mordęga, że ciężko aż to opowiedzieć. Co? O! Nie pier... Co jest, kurwa? Nie wiem, nie chcę wiedzieć. Jakiś duch! Przecież się, kurwa, jakby coś takiego mnie zabiło, to bym pierdolnął tym pa... Nie no, nie stać mnie na to. W ogóle, nie wiem, czy usłyszycie. Ale coś w tym padzie stuka, kurwa. Wydajesz 700 napada i kurwa coś stuka. No, to jest jakaś pierdolona tragedia. Mógłbym to zareklamować, ale nie chcę. Pytanie, czym się go... Dobra, tym się robi...
ciche zabójstwo. Good to know. Ty, panie, i odnowiłem mi te butelki. Ope w chuj. Gorzej, że jak wyjdę i wejdę z gry, to może być nie za dobrze. Nie wiem, ile mam tych dusz? Przejdźmy się do tego. Nie no, jak sprawdzić, ile mam dusz? Będzie w menu, nie? Chyba. 600. Zajebiście, nadal za mało. Ale wybiłem ich wszystkich. Od tyłu, bo nie mieli tej pierdolonej kurzy. Ej, no, nie ma takiej tragedii, jak myślałem, że będzie. Czy nie, żeby było dobrze, nadal jest niedobrze. Ale... czy ja nie zginąłem w tym odcinku ani... zginąłem raz, bo się zespiłem, pamiętam, przy tym. Chyba, albo uciekłem, ty, nie wiem. Chyba nie zginąłem! Nie zginąłem ani ro... Dobra. 3 łapki w górę, 20 wyświetleń następny odcinek. Inaczej nawet kurwa nie wsiadam do tej gry. Ona po prostu niszczy mnie psychicznie. A ten odcinek był wyjątkowo szczęśliwy. Kuba, a jeszcze musisz ostateczne wyzwanie musisz napisać w komentarzu Złota Pała, żebym wiedział, że obejrzałeś to do końca. Bo inaczej tego nie... albo ktokolwiek inny musi to napisać, nieważne. Bym wiedział, że ktokolwiek obejrzał tę turę od początku do końca. Dziękuję wam, albo nie, jeżeli zostawicie lajka. Awe, do następnego dnia miłego.